Reptile, Pancham, Switch, ten ładny, Snoranci. O kurde, Belek, jak ja się cieszę, że wziąłem tego trójpaka. 151, jak i również dodatek Ground Zenith, to dwa holiday sety, które są dosyć mocno nahypowane. I dzisiaj otworzymy sobie po jednym takim mini produkcie, bo 151 otworzymy sobie Poster Collection, no i trójpaczka, żeby były siły porówno z Crown Zenith z Rillaboomem, którego nie otwierałem, ale na potrzeby tego odcinku i porównania mniej więcej drop rate'u właśnie te produkty otworzę. Także jeżeli chcecie jeszcze takie produkty zamówić, jak i również inne z serii Pokémon albo Disney Lorcany, zapraszam Was serdecznie do PCG Love. Tam znajdziecie wszystkie takie produkty, a z kodem OGRAM to oczywiście macie 5% rabatu na całość zamówienia. Zapraszam również do sklepu stacjonarnego, gdzie regularnie gramy w środy, w piątki i soboty w Disney Lorcany albo Pokémony. To co, bierzemy się za opening. Na pierwszy strzał oczywiście idzie Poster Collection ze 151, karty promocyjne. Bulbasaur, Charmander i Squirtle są przepiękne i również w środku jest coś dodatkowego. No więc kartoniku już nie ma, jest ten piękny plakat z numeracją z każdym Pokémonem z regionu Kanto, także ludziki, to jest sztos opcja. Zapraszam do zakupu, jeszcze chyba są dostępne na TCG Love, więc tutaj możecie sobie nabyć. Nie będę otwierał tego plakatu, zapraszam Was do odcinka, który jest tutaj, bo tam jest ten plakat pokazany w całości. Wyjmijmy te karty z plastiku, Charmander, Bulbasaur i Squirtle, albo może nie będę wyjmował, tylko zgarnę dla Was kodzik. Kodzik z Poster Collection, zgarniajcie sobie. No i trzy boosterki z dodatku 151. Uwielbiam ten dodatek. Jak jest tylko okazja, gdzieś go znajduję, to praktycznie za każdym razem go kupuję. No i trzy paczki z Crown Zenith, z Rillaboomem, z przypinką, która się zlała, nie zauważyłem jej wcześniej, nie wiem jakim cudem. Otwórzmy sobie to, chociaż to jest jakoś inaczej dziwnie zapakowane. Kodzik oczywiście sobie zgarniajcie na ten trójpaczek, na kartę promocyjną tego Rillabooma. Rillaboom, karcioszka, no ładnie wygląda, z żółtymi ramkami jeszcze, no i przypinka z Rillaboomem. No przypineczka ładna, trafia do mojej kolekcji przypinek, już mi się troszeczkę tego nazbierało. I oczywiście trzy boosterki z dodatku Crown Zenith. Także, ludziki, zobaczmy, który dodatek lepiej dropi. Wiem, że nie jest dużo tych boosterków, ale chciałem po prostu tak sobie po trzy paczki pootwierać, zobaczyć, z którego dodatku może być jakiś lepszy drop. Zacznijmy od starszego dodatku, czyli Crown Zenith, od żółtych ramek. Sprawdźmy, co jest w takim boosterku, co w takim boosterku się kryje. Oczywiście kodzik jest dla Was. Tutaj przekładamy sobie cztery karty do przodu. Nie będziemy przekładać 4 za 2, bo tak. Beastar, Dolorok, Laxio, Krokorok, Hulu, Helioptile, Pancham, Switch, ten ładny, Snoranci. O kurde, Belek, jak ja się cieszę, że wziąłem tego trójpaka. No proszę bardzo, Entei, a za nim Kyogre Holo. Entei już drugi w mojej kolekcji, poprzedni dostał 10 PSA. Tak, widzieliście oczywiście pewnie na odcinku, a jeżeli nie, no to tutaj macie podlinkowane. No i będzie na wymiankę albo na sprzedaż Entei. No przecudowna karta, przecudowna karta, przekocur totalny. Aż się boję, co będzie w następnych boosterkach Crown Zenith. Jakoś wcześniej tego farta nie miałem jakoś mega wielkiego. W sensie, coś tam podropiło z tego Crown Zenithu, ale to nie były jakieś kosmiczne dropy. Nie dropnąłem żadnej złotej karty z tego Crown Zenithu. No a chciałbym dropnąć złotą kartę. Tutaj mamy Energię, Laxio, Ultra Bola, bo po prostu cała czwórka legendarnych Pokémonów z regionu Sinnoh, no fajnie by wyglądała w albumie, no nie? Bidafix, Salandit, Lippard i Luxray, zwykła karta, nawet nie holograficzna. Przypominam, że w dodatkach Sword and Shield jeszcze nie było holograficznej karty gwarantowanej. Ok, trzy boosterki otworzone już z tego Crown Zenithu. Cztery karty przełożymy do przodu. No i patrzmy, w tym boosterku Crown Zenithowym
Okej. Wulu, Shinx, Pancham, Snorant i chyba teraz będzie ten reverse albo coś więcej. Holy moly shit! Gudra hisujańska! Tak jest! Tak jest! Jak ja się cieszę, że wziąłem tego boostereczka, tego trójpaczka z Crown Zenithu. Czyli trójpaki z Crown Zenithu po prostu mnie lubią. Inne trójpaki niestety, ale nie bardzo. Odłóżmy sobie te obydwie karty z Crown Zenithu na bok i patrzmy jeszcze, ale to jeszcze lepszy dodatek z 151. No tutaj chciałbym coś takiego, no takiego co nie mam przede wszystkim, bo kolekcjonuję ten 151 dodatek. Staram się jakoś uzbierać tych kart na tyle, żeby mieć cały set, przynajmniej ten podstawowy, no nie? Trochę mi brakuje tych kart, przede wszystkim reversowych, a tutaj Energy Sticker, Rhydon, Nidoqueen jest pierwszym reversem, drugi reverse Ekans i Jolteon jest holograficzną kartą. O 151 dodatku krążą legendy, że ten dodatek nie dropi w ogóle nic a nic. Także, no powiem wam, że ja tam nie narzekam. Ja ze 151 troszeczkę kart podropiłem, coś mi się udało uciłać z tego dodatku, no i mam nadzieję, że ten poster po prostu mnie nie zawiedzie i coś mi też fajnego dropnie. Mamy pierwszego reversa Grabera, Cubone drugi reverse i Chansey holograficzna. No nie. O nie. Ale nie, no powiem wam, że i tak, nawet jak ten 151 nie dropnie, ten boosterek ostatni, no to i tak będę i jestem zadowolony, bo Crown Zenith fajne karty mi już pokazał. Okej, tutaj patrzmy. Metapod, Ponyta, Poliwag, Pikachu, Seedra, Kabuto. Czyżby coś tam było? Nie, to holograficzna karta, pewnie Gloom, Sentryu, Spearow i na końcu Vaporeon, czyli ta klątwa 151 u wszystkich uwzięła się również na mnie. Jeżeli podobał wam się odcinek, a na pewno wam się podobał przez te dwa dropy chociażby, zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję, jak i również dzwoneczek, żeby was więcej materiałów nie ominęło. Komentarz również mile widziany. Trzymajcie się, siema!